Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Tomasz Walerowicz, wybitny biegacz, jest moim dzisiejszym gościem w audycji Gość dnia. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Zrobił Pan rzecz naprawdę niesamowitą. Drugi raz z rzędu zwyciężył Pan bieg Wings for Life. To nie jest zwykły bieg, to jest bieg absolutnie wyjątkowy. I proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi, jaka jest formuła tego biegu. Przede wszystkim, co jest wyjątkowe w tym biegu? Dwie rzeczy. Nie ma klasycznej mety tutaj, ponieważ to nie zawodnik dobiega do mety, jak jest w zwykłym, normalnym biegu, tylko meta goni zawodników. W związku z tym ten bieg jest na inny dystans dla każdego z uczestników. A tym, co najbardziej wyróżnia ten bieg od innych, jest cel. Cel charytatywny, czyli zbieranie funduszy na badania nad walką z rozszczepieniem rdzenia kręgowego. I to jest 100% zebranych funduszy przeznaczane jest na te badania. Mm-hmm. Proszę powiedzieć, kto Pana w tym roku gonił i ilu zawodników wystartowało w polskiej edycji biegu? W tym roku tutaj wystartowało w Polsce, czyli w jednej z 24 lokalizacji na świecie, 6 tysięcy zawodników. I gonił mnie tutaj samochód tak naprawdę, który był tutaj pilotowany przez naszego słynnego sportowca Adama Małysza. Mm-hmm. Proszę powiedzieć, jaki wynik Pan uzyskał w ubiegłym roku i w tym roku? Czy startując Pan w tym roku, w tegorocznej edycji tego biegu, czuł Pan, że poprawi wynik z ubiegłego roku? Po raz pierwszy zwyciężyłem w tym biegu w zeszłym roku. Tam osiągnąłem wynik 71 km 120 metrów. W tym roku osiągnąłem wynik o ponad 14 km lepszy, czyli to było dokładnie 85 km 140 metrów. No, można powiedzieć, że widziałem, że przygotowania idą dużo lepiej niż w zeszłym roku. Poza tym również pogoda była bardziej sprzyjająca do szybkiego biegania, więc po prostu forma tutaj, dobre samopoczucie, wytrenowanie pozwoliły tutaj uzyskać ten wynik, jaki osiągnąłem. Mm-hmm. No ja właśnie widziałam filmik z Pana mety, czyli z momentu, kiedy Pan Adam Małysz dojechał do Pana samochodem i na tym zakończył Pana bieg. Pan był w doskonałej formie, Pan w ogóle nie wyglądał na zmęczonego i zdawałoby się, że jeszcze jakby kolejne tam 15 kilometrów czy 25 trzeba było przebiec, to bez problemu. No, powiem tak, na pewno te 15 kilometrów, jakie zostały do zakończenia tutaj całej tej pętli trasy, na której odbywała się rywalizacja, były spokojnie podobnym tempem do przebiegnięcia. Natomiast forma jest taka, że samochód goni, on cały czas przyspiesza, startuje 30 minut po nas, później po godzinie jedzie wtedy z prędkością 15 na godzinę, później przyspiesza do 16, 17, 20, a na samym końcu już 35 na godzinę, więc tutaj już nie ma szans nawet sprinter z nim sobie poradzić. Mm-hmm. Jak wyglądają przygotowania takiego ultramaratończyka do takiego biegu? Powiem tak, przygotowania są bardzo podobne jak do biegu maratońskiego tak naprawdę. Ja biegam te swoje ultramaratony, bo biegam również w biegu na 100 km tutaj i mój trening jest bardzo podobny do typowego treningu maratończyka. No trzeba, tak w moim przypadku, około tych 20 km dziennie przebiec. Tam jak mam więcej czasu w weekend, w niedzielę, to nawet do 36 km pokonuję na treningu. Mhm. Jakie miejsce w Pana życiu zajmuje bieganie? Bieganie jest hobby. Jest moim hobby. Wiadomo, że najważniejsza jest rodzina. Później jest praca, ponieważ trzeba tutaj uzbierać środki na utrzymanie rodziny. I na trzecim miejscu tak naprawdę jest moje hobby, które w tym momencie jest bieganie. Mhm. Ale ile czasu dziennie Pan na bieganie poświęca? I kiedy Pan to robi? Biegam po pracy tutaj około 1,5 godziny dziennie. Mhm. Tak. Jak Pan godzi rodzinę, pracę ze swoim hobby? Powiem tak, no wiadomo, rano sobie zawsze wstaję, robię śniadanie dla syna, odwożę syna tutaj do szkoły, idę do pracy, koło 18 godziny wracam z pracy i wówczas tutaj akurat żona kąpie tutaj z mamą córeczkę, moje drugie dziecko, które się urodziło w tym roku, natomiast ja mam akurat wtedy 1,5 godziny na swój trening. Mhm. I wówczas jak już przychodzę po treningu, no to zajmuję się resztą obowiązków tutaj rodzinnych, głównie oglądaniem, mówię tutaj z synem, bajki, kolacja, spać. A próbował Pan na przykład żonę zarazić swoim hobby? Powiem tak, ja jestem przeciwny
zarażaniem innych. No, pamięta, każdy musi czuć tą potrzebę wewnętrzną, że akurat tego potrzebuje i się tym zająć, ponieważ nie można robić niczego na siłę. Żona moja bardzo tutaj ładnie śpiewa, lubi śpiewać i to jest jej hobby, więc ja do śpiewania się nie nadaję, nie mam zbyt dobrej dykcji ani głosu, więc dlatego też innych do biegania nie namawiam, chociaż powiem, że moja żona ma predyspozycję do tego, żeby dość szybko biegać. Ma dużo ładniejszy krok i technikę biegu niż ja. Czasami sobie tam lubi wyjść, podbiegać i tak z tego, co widziałem, to powiem, ma warunki. Mhm. No może przy takim osobistym trenerze coś z tego będzie. No musi chcieć. A do pana hobby podchodzi z wyrozumiałością rodzina, wspiera pana, tak? Mam pełne wsparcie rodziny, no, żeby nie było tego wsparcia, nie byłoby też tych wyników, bo jednak ktoś na te 1,5 godziny dziennie musi mnie zwolnić i jakby nie było wziąć na siebie te obowiązki, które powinniśmy w tym czasie wspólnie wykonywać, także mam pełne wsparcie rodziny i to nie tylko przy treningach, również na zawody zawsze jeździmy całą rodziną, wybieramy wspólnie miejsce, gdzie będę startował, ponieważ zawsze jest ileś biegów do wyboru, więc jak planuję sobie kalendarz startów, zawsze tutaj omawiam go z żoną, omawiam, czy nam terminy pasują, czy miejsce, ponieważ można też te hobby łączyć z pewną turystyką, po prostu wybrać sobie bieg, czy maraton, czy jakiś inny w takim miejscu, które byśmy na przykład chcieli przy okazji zobaczyć, zwiedzić i tak staramy się to łączyć. Dzieci zabieramy również ze sobą, czyli mamy zasadę, albo jedzie cała rodzina, albo nikt. Świetna zasada, bardzo mi się podoba. Zwycięstwo w biegu Wings for Life to pana największy sukces biegowy, czy ma pan na koncie jeszcze inne, z których jest bardziej dumny? Powiem tak, to jest jedno z największych, chociaż jednak za największy swój sukces uważam tutaj zeszłoroczne osiągnięcie z Mistrzostw Świata w biegu na 100 km, gdzie jednak jako amator startowałem z zawodowcami udało mi się zająć 4. miejsce w biegu na 100 km na Mistrzostwach Świata. To jest 3. wynik w historii polskiej lekkiej atletyki na tym dystansie. Mhm. No to gratuluję tym bardziej. Dziękuję. Chciałam pana zapytać, jak się zaczęła pana przygoda z bieganiem? Dlaczego pan zaczął biegać? Powiem tak, byłem fajnym, ruchliwym dzieckiem, trenowałem judo, piłkę nożną, nawet biegi średniodystansowe na studiach. No i później przyszła praca tutaj, różne miejsca zamieszkania. I tak się w tym wszystkim zagalopowałem, że uzbierałem sobie troszeczkę nadwagi. I tak w 2013 roku po Bożym Narodzeniu, tak naprawdę po Nowym Roku, wszedłem na wagę, zobaczyłem 86 kilo i poczułem się po prostu z tym źle. I tak postanowienie sobie noworoczne. Dokładnie, takie typowe postanowienie noworoczne, których tam pewnie miałem wcześniej też z kilka, ale w 2013 roku... Pewnie ja co roku mam to samo postanowienie noworoczne. No najgorzej jest zacząć, ale wreszcie w 2013 roku udało mi się zacząć i zacząłem biegać. No i do tego momentu 21 kg udało mi się zrzucić, a wraz ze spadkiem tutaj tych kilogramów tutaj zaczęły się też poprawiać tutaj wyniki wydolność na zawodach. Mhm. Wydolność, zdrowie, tak naprawdę kiedyś wejść, tak jak pracuję w wytwórni Pasz, tam mamy taką 52-metrową wieżę i tak wejść na górę po schodach to kiedyś było dla mnie naprawdę poważne wyzwanie i tam na końcu już zadyszkę miałem niesamowitą. Teraz powiem uczciwie, nawet mi tam bardzo oddech nie przyspiesza. Mhm. Czyli 4 lata zajęły panu, żeby dojść do tej formy, w której jest pan teraz. Dokładnie. Można powiedzieć, że pierwsze zawody wystartowałem około 2-3 tygodni po tym, jak zacząłem biegać. Mhm. I to było właśnie Grand Prix Ciechanowa tutaj w biegach przełajowych w Lesie Śmiecińskim. I tam, wbrew pozorom, mimo tego swojego dużego brzuszka, zająłem, mówię, 3. miejsce. I tak sobie pomyślałem, mówię, kurde, mówię, może nieźle, może tak... A, bo kolega mnie zresztą namówił tutaj na start w tym biegu, poszedłem, mówię, i tak sobie zacząłem sobie trenować, wiadomo, po tym biegu, można powiedzieć, byłem cały połamany, wszystko mnie bolało, nawet musiałem zrobić sobie z 2 tygodnie przerwy, żeby troszeczkę dojść do siebie, później w kwietniu wystartowałem w kolejnym biegu, się nazywałem jakieś tam 5. miejsce tu w okolicy pod Przasnyszem, no i później, tydzień później wygrałem pierwszy raz ten bieg Grand Prix Ciechanowa i tak się nakręciłem do tej rywalizacji, że po prostu tutaj chciałem osiągnąć coraz lepsze wyniki i obecnie jestem w stanie przebiec 4-krotnie, no powiedzmy 2-3 minuty szybszym tempem 10 km w biegu na 100 km niż kiedyś biegałem na 10 km. Mhm. Czyli warto trenować, warto robić to regularnie, systematycznie, spokojnie, bo wtedy jednak ten progres przychodzi i można osiągać granice, o których się powiedzmy 4 lata temu nie śniło nawet. Codziennie po trochu.
Dokładnie, codziennie po trochu małą rzeczką, nie chochlą, czerpać z życia i wtedy naprawdę wszystko lepiej smakuje. Czy pan jest na jakiejś ścisłej diecie? Nie, jem wszystko. To mi się właśnie podobało, bo mogłem sobie schudnąć tak naprawdę bez żadnych tutaj wyrzeczeń, bez żadnych ograniczeń. No powiem tak, jak kiedyś sobie liczyłem, ile potrafię zjeść kilokalorii na kolację, to tak średnia moja kolacja to jest 3,5 tysiąca kilokalorii, a rekordowa 5800. Jeden posiłek, mówimy o jednym posiłku. Taka obiadokolacja tutaj już taka po treningu. Państwo na filmie, który jutro zamieścimy w internecie, zobaczą, jak pan Tomasz wygląda. To jest niewiarygodne, że można tyle zjeść i tak wyglądać. Panie Tomaszu, czytałam, że pan zamierza wystartować w sztafecie charytatywnej tutaj w Ciechanowie. No, jeżeli biorę udział w biegu charytatywnym, takim jak Wings for Life, to też dziwnym by było, gdybym nie wziął tutaj udziału tutaj w swoim tutaj rodzinnym mieście w biegu, który ma również szczytny cel. Tutaj ta sztafeta charytatywna ma na celu pomóc tutaj Filipkowi, tutaj 7-letniemu choremu dziecku. Chcemy zebrać fundusze, żeby tu wspomóc jego leczenie i rehabilitację. I też wszystkich, którzy jeszcze się nie zdecydowali, zachęcam do tego udziału. Ja będę startował w dniu dzisiejszym o godzinie 19:15. Wtedy leci moja tutaj zmiana. I też zachęcam innych. Można robić to przez całe dwie doby. Tak naprawdę od dzisiaj od 18 aż do niedzieli do godziny 18. Mhm. Wiem, że pan planuje pauzować od września, ale zanim pan zafunduje sobie taką dość długą pauzę, to no to wybiera się pan na prawdziwą masakrę, że tak powiem. 100 kilometrów po górach. To jest bieg Siedmiu Dolin. Tak. Powiem w ten sposób, w tym roku właśnie wiedząc o tym, że będę musiał wcześniej zakończyć sezon startowy niż zawsze, szukałem imprezy, która byłaby dla mnie wystarczająco dużym wyzwaniem, żeby się znowu zmusić do ciężkiej pracy treningowej. No i takim największym wyzwaniem dla mnie okazał się być właśnie ten bieg Siedmiu Dolin, czyli ultramaraton górski na 100 km, gdzie tak powiem dla ciekawostki, tam trzeba 4,5 km wejść pod górę i 4,5 km zejść z góry tak naprawdę. To jest tam suma przewyższeń podczas tego biegu. No, góry są dla mnie tak naprawdę, mówię, czymś nowym. No, znając okolice Ciechanowa też będzie ciężko się przygotować, ale im cięższe wyzwanie, tym ciekawsze. Mhm. Więc chcę w tym ultramaratonie wystartować, sprawdzić swoje siły tutaj i mieć kolejne jakieś nowe doświadczenie. Czy pan z całą rodziną wyjedzie w te góry? Oczywiście. Tak najpierw sobie też szukając miejsca na wakacje, stwierdziliśmy, że skoro będę startował w górach we wrześniu, to sobie w sierpniu na 2 tygodnie pojedziemy w góry, zrobimy sobie tam urlop, troszeczkę poznamy tereny, ja sobie zobaczę, z czym się je takie bieganie po górach. I oczywiście, no tak jak mówię, a później na sam start znowu jedziemy z całą rodzinką w czwórkę naszą. Mhm. I będziemy walczyć. Mhm. Jaki wynik będzie dla pana satysfakcjonujący? Bo bieganie po górach to jest coś zupełnie innego i ten wynik będzie się różnił od biegania na 100 kilometrów po płaskim terenie. No to są, bieganie po asfalcie po górach są dwie zupełnie inne bajki i tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć, co jest trudniejsze, bo to jest to sprawa wyjątkowo indywidualna. Natomiast no będę chciał walczyć oczywiście jak zwykle o zwycięstwo i jakbym nie myślał o tym, tak naprawdę bym się pewnie na to nie zdecydował. Będzie trudno, ponieważ jednak mówię, ten bieg jest dość techniczny i wymaga pewnego doświadczenia. Natomiast myślę, że no, moje parametry wydolnościowe tutaj nie są na pewno gorsze od zawodników tam startujących. Kwestia jeszcze, jak opanuję technikę, ale na pewno mówię, będę chciał powalczyć tam z czołówką. Mm-hmm. O zwycięstwo, tak. No jak pan sądzi, w czym tkwi tajemnica takiego wielkiego biegowego sukcesu Tomasza Walerowicza? Mówię, w cierpliwości i w systematyczności. Mam jakieś predyspozycje do sportów wytrzymałościowych, zawsze jakieś tam wykazywałem. Natomiast to też, jak szybko schudłem, też świadczy o tym, że mój organizm bardzo łatwo używa tłuszczu jako paliwa energetycznego. Cukru mamy mniej więcej w organizmie na około 1,5 godziny wysiłku. Natomiast ilość tłuszczu jest tak naprawdę nieograniczona, tak? Więc można na ten tłuszczu, który mamy, będąc nawet bardzo szczupłą osobą, przebiec 600-700 km. I podejrzewam, że to właśnie ta umiejętność mojego organizmu do łatwego spalania tłuszczu i wykorzystywania go jako paliwo energetyczne plus cechy charakteru, to akurat predysponuje mnie do osiągania takich wyników na tych ultradystansach. Mhm. Teraz ma pan marzenie, żeby ukończyć ten maraton, ultramaraton górski Siedmiu Dolin. A czy ma pan jakieś takie biegowe marzenie
już po tym maratonie? No, we wrześniu w przyszłym roku będą kolejne Mistrzostwa Świata w biegu na 100 kilometrów i to jest taka dla mnie najważniejsza impreza. Gdzie one się odbędą? Odbędą się w Chorwacji. Mhm. To będą właśnie w Chorwacji za dwa, to znowu spotkamy się wszyscy najlepsi na świecie ultramaratończycy i będziemy tam wspólnie rywalizować, bo tak jak Wings for Life, to jest impreza, gdzie startuje 155 tysięcy osób na 6 kontynentach, w 24 lokalizacjach. Ale jednak mówię, każdy startuje na innej trasie, o innej godzinie. Tak naprawdę, mimo że wszyscy startujemy o tej samej porze, to jednak u nas jest 13. Te wyniki są niewspółmierne, prawda? Trudno je porównać. Tych wyników, no, ciężko porównać rzeczy, które są nieporównywalne. Ktoś ma z wiatrem, ktoś ma pod wiatr, ktoś ma prostą, ktoś pod górkę, z górki. Te rzeczy, czy te warunki, w jakich się odbywała ta rywalizacja, są tak różne, że tak naprawdę uniemożliwiają tego w sposób inny niż tylko ciekawostkowy tutaj porównać, tak? Mm-hmm. Tam jest ranking u nas globalny i on fajnie, że jest, bo też w jakiś sposób wzbudza jeszcze większe zainteresowanie tutaj widzów, słuchaczy, dziennikarzy tą imprezą, natomiast te wyniki są opatrzone dużym błędem. No ja na przykład rok temu w tym rankingu globalnym zająłem chyba 9. miejsce, tam przegrałem ze zwycięzcą 17 km Giorgio Calcaterrą. Później spotkaliśmy się razem na Mistrzostwach Świata w biegu na 100 km i wygrałem z nim o 4 minuty. Dlatego mówię, te warunki są, szczególnie w biegach ultra, potrafią bardzo mocno odwrócić. Płynąć tutaj na wynik. Dokładnie. A w Chorwacji będziecie wszyscy biec tą samą trasą. Dokładnie. W tym samym miejscu ci sami rywale, ta sama trasa, więc tam wygrywa zdecydowanie wtedy najlepszy. Mhm. No i przy okazji pana rodzina będzie miała cudowne wakacje w Chorwacji, mam Dokładnie. Nadzieję. Dokładnie. No, w zeszłym roku byliśmy tutaj w Hiszpanii, także mistrzostwa odbywały się pod koniec listopada, więc startując stąd z Polski w Modlinie było H2 stopnie, śnieg z deszczem, pojechaliśmy sobie do pięknej Hiszpanii, piękne, błękitne niebo, bezchmurne, zero wiatru, 20 stopni, naprawdę przyjemny tydzień spędziliśmy w listopadzie. Ja bardzo panu dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio i życzę oczywiście zwycięstwa we wszystkich zawodach, w których pan będzie brał udział. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem był dzisiaj wybitny biegacz, pan Tomasz Walerowicz, zwycięzca, już dwukrotny zwycięzca biegu Wings for Life.